Cześć, witajcie, z tej strony Rok, a przed wami nowe DLC do Farminga. Jest to DLC Anderson, które swoją premierę ma już niebawem, dokładnie 26 marca. Także moi drodzy, co ten DLC nam wprowadza? Może na początek wam ogólnie pokażę, co będziemy dzisiaj tutaj sprawdzali, testowali, a za chwilę przejdziemy tutaj mniej więcej do tych rzeczy. Jest to pewnego rodzaju, bym powiedział, taki troszeczkę smaczek. No nie wiem, jak to można tak właściwie określić, ale tak bym to określił najbardziej. Bo mam tutaj maszyny, no takie typowo bym powiedział bardziej do zabawy, nie jest to powiedzmy żaden ciągnik, żaden kombajn czy coś, co będziemy używali powiedzmy jakoś bardzo, bardzo często. Aczkolwiek, no powiem wam, wydaje mi się, że DLC jest udane. Ile jeszcze kosztuje, bo będą zaraz pytania, około 10 euro można kupić je właśnie na Steamie, plus nie wiem, gdzie to będzie można kupić w Polsce, na jakich platformach i tak dalej. Ale jak coś, to wam podrzucę jakieś tam linki w opisie. No już na początek tak, co my tutaj mamy, omówimy sobie wszystko mniej więcej. No i przetestujemy, bo wydaje mi się, że najbardziej was będzie ciekawić ta maszyna. Teraz powinien się zastanawiać, do czego to jest. Zaraz już wam mówię. Tutaj jeszcze tylko sobie zmieniłem koła takie szersze. Według mnie ciekawie to wygląda. Jest to maszyna do topoli energetycznej tej całej. Także widzicie, to jest dosyć spora. Może teraz byśmy pojechali ją wypróbować. Bo wydaje mi się, że to jest no, najciekawszy element tego DLC. Robi właśnie ona belki o pojemności 2000 litrów. Zapalimy latarkę, sobie pooglądamy. Będzie mi akurat pasowała do New Hollanda. Jak sami widzicie, mamy aż dwa wałki. To jest no dosyć sporo. Obstałem, że jeden to pewnie jest tutaj do tego całego właśnie do ścinania i tak dalej. A drugi pewnie jest tutaj do całego reszty mechanizmu. Także idziemy do naszej te siódemki i lecimy. Jak widzicie, będzie tutaj sporo różnego typu. No nie wiem, czy to można nazwać przyczep, ale przyczep do transportu lub do owijania, bo będziemy mogli owijać nasze belki. I co najfajniejsze, możemy właśnie owijać belki. Mamy chyba do wyboru cztery kolory folii, z tego co pamiętam. Tutaj już sobie wcześniej przygotowałem delikatnie, jak widzicie, łąkę. Dobra, powiem tak, ja jeszcze tego nie testowałem. Stwierdziłem, że z wami to przetestuję i zobaczę, jak to działa. Dobra, podbijamy błąd prasę. Tak teraz patrzę, to strasznie z daleko. No i dobra, odpaliśmy prasę. Opuścimy ją. Widzicie to? Jak ona fajnie tutaj tak powiedzmy osiada. Był tak dosyć mocno. Jakie to ma zawieszenie od dołu? To w ogóle hydrauliczne opuszczane coś. W ten sposób tak to działa. No dobra, a czy my możemy jakoś w jakiś sposób ją rozłożyć, co? Tutaj mamy z przodu ten cały nasz powiedzmy podbierak, góra dół. Dobra. I na drugim przycisku myszki. Czy to jest... Nie, dobra, jeszcze coś tam możemy. Ale strasznie widzę, bardzo, bardzo powoli się przemieszcza w bok. Według mnie mogliby to poprawić. Zwiększyć delikatnie. No i dobra, sam zestaw będzie wyglądał mniej więcej tak, że właśnie jedziemy tutaj sobie obok. To nam tutaj ścina i tak dalej, specjalnie są te łańcuchy, żeby to delikatnie przygniotło. No i mamy naszą całą to pole energetyczną. No jest to po prostu takie krzaczki, drzewka. Dobra, odpalamy, co? Chyba więc tutaj nic nie możemy zrobić. I będzie to nam po jednym rządku brało, tak? Okej. No, za dużo tego to nie ma, powiem wam. Osiemna godzina dosyć wolno. Tak, widzicie, jest to raczej, bym powiedział, maszyna, no, typu pod zabawę i tak dalej. Bo jeśli byście chcieli na tym zarabiać w farmingu, no to troszeczkę byście czasu musieli poświęcić, żeby jakieś tam pole właśnie zabrać czy coś. Bo jest to raczej proces czasochłonny. To tak dosyć mocno. Jestem ciekaw, jak będzie tutaj wyglądała zaraz. Tutaj kawałeczek nie ma. Na opartego chyba da radę dwa rządki z tego co widzę brać. Czekajcie, aż podziemy, przetestujemy tam dalej. Kawałeczek nie urósł. No nic.
pojedziemy właśnie na tą drugą stronę. A czekajcie, czekajcie, jeszcze jedną rzecz sprawdzimy. Czy ja przykładowo mogę... O, kto była naprawdę. Czy ja mogę tą prasę przykładowo zmienić na drugą stronę? Zapewne pewnie da się. Musiałem troszkę sobie przestawić do fej na tej myszce. Dzięki temu teraz szybciej możemy właśnie ruszać tą całą hydraulikę. Dobra, puszczamy w dół i spróbujemy dwa na raz zbierać. Więc co widzę, że chyba są delikatne problemy, bo ja tutaj ugniatanie, nie? Czekajcie, pojedziemy z pierwszą osobą, powiedzmy. O, już mam tutaj piw, czy nie mam? Dwa raczej będzie ciężko, raczej to jest na jeden rządek. Ewentualnie dwa, może by jakoś tam na styk było. Dobra, pierwsze wyrzucenie będzie teraz. Za chwilę. Także no, jestem ciekaw, jak to nam wyjdzie. Prasa nie jest wcale dużo. Czekajcie, pod igrakiem się chyba wyrzucało. No, 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 moi drodzy. Ładnie to wygląda. Strasznie mi się to podoba, że jak widzicie, mamy dookoła, powiedzmy, takie, no nie wiem, odstające takie, no... Nie wiem, no, sami widzicie, to jakieś dziebełko, nie dziebełka, powiedzmy, tam, co do końca nie zostało sznurkiem, powiedzmy, owinięte. Chociaż fajną opcją mogła być również siatka, ale mi się wydaje, że siatka do tego się akurat, no, nie nada za specjalnie. No ale powiem wam, fajnie, fajnie wygląda ta belka, już inaczej niż ta słoma czy trawa. Mogliby również takie coś zrobić właśnie w tych belkach, czy to słomy, czy to trawy. Delikatnie powiedzmy mogły gdzieś by bardziej wystawać i tak dalej. Mogłaby powstać w końcu opcja wyboru siatki lub sznurka. Co byśmy tam chcieli. Szkodowa jakaś tam właśnie wymiana tego, dokupywania tego i tak dalej. Eksploatacja, wszystko. Ciekawe by to będzie wyglądało. Dobra, abyście widzieli teraz licznik, ile tego leci. No powiem tak, jakoś szału odnośnie tego nie ma. Ale całkiem ładnie to wygląda. 10 euro to mi się wydaje, że to też jakoś powiedzmy nie jest dużo. Aczkolwiek zaraz ktoś na pewno się znajdzie, ktoś powie, że 10 euro to on by mógł sobie kupić jakąś inną grę i tak dalej, czy coś. To jest kwestia indywidualna. Czy pojawi się ta maszyna w kolejnej części farminga, czy nie, nie wiadomo. Zazwyczaj pojawiały się jakieś maszyny z DLC, aczkolwiek nie wszystkie w kolejnych częściach. Nie ma, ale tak mi się podobają te koła szerokie takie. No to pokażę tutaj wersję... Czekajcie, czy będzie tutaj. Z tymi standardowymi kołami. Jak widzicie, tak to mniej więcej wygląda, standardowe. Jak widzę te super szerokie, to jest coś. Także to naprawdę już fajnie, fajnie wygląda. Dobra, ale może zostawimy to na razie tutaj. I podjedziemy sobie do sklepu. Po kolejne rzeczy zobaczymy, co i jak. Też wszystkim tutaj nie będziemy jechali, bo jest kilka rzeczy, gdzie wydaje mi się, że to jest zbędne. Może na start zacznijmy już, jak jesteśmy tutaj. Mamy właśnie taką oto belkę do spychania, czy to nie wiem, czy to belek, czy to byśmy co tam chcieli sobie ogólnie. Na przedłużę to już teraz w koło te nie wpadało. Także na pewno przydatna rzecz w końcu. Dobra, kolejną rzeczą mamy tutaj przyczepę samozbierającą, jak widzicie. I to chyba jest na kostki zwykłe. Nie okrągłe, tylko to prostokątne. Także, no nie wiem, do czego to może być ewentualnie. Ewentualnie jeszcze sprawdźmy, ale to chyba nie, bo tych okrągłych to będzie działo. Tylko jest raczej, dla okrągłych są inne. Tutaj mamy taki wózek do drzewa, no to właściwie z tym to mi się wydaje, że nie ma co zbytnio mówić. Po prostu daj jakiś taki dodatek. Dwa paszowozy, dużo, dużo większe. Tutaj mają takie fajne wnętrze, fajny kolorek nałożony.
Różnią się tylko tyle, że jeden jest dłuższy od drugiego i większa pojemność dzięki temu. A jaką ma pojemność, to już sobie sprawdzimy w tym momencie, żeby nie było. No tutaj widzicie 23 tysiące z kawałkiem i prawie 30 tysięcy. Cenowo troszkę kosztują. Póki jesteśmy, to trzeba tutaj do słomy na dwie belki aż. Dwie belki tutaj będą mieściły nam, chyba. No czy ja wiem, czy tutaj dwie belki wejdą? Może i tak. Chyba że druga powiedzmy na tej klapie będzie. Tutaj właśnie mamy urządzonko do rozdrabiania słomy dla naszych krów. No i tutaj według mnie najciekawsze rzeczy jakie są, czyli owijarki. Mamy jedną, drugą. I tutaj jeszcze taka jest dużo mniejsza, trzecia. Aczkolwiek mieliśmy już podobną w którejś części farminga. To było chyba z dodatku Ursus, jak się nie mylę. Tutaj jest taka wersja mniejsza, ta jest większa. Wydaje mi się, że weźmiemy większą wersję, przetestujemy ją. Swoją drogą, jak widzicie, tutaj mamy tak, 4 miejsca na montaż, a tutaj tylko 2. Myślę, że ta pewnie znacznie szybciej właśnie tutaj owija to. Widzę, że przydałby nam się tour do tego. Gdzie tu jest silnik schowany? Tutaj jest. Dobra. No tak patrzę, nic na wałek nie ma. Tutaj jest taka mniejsza wersja. Myślę, że już część z was widziała taką maszynę w realu, choćby nawet. Ale fajnie też jest to, że to jest no, dosyć fajnie dopracowane, sporo tych elementów i tak dalej. No i tutaj mamy takie też dosyć według mnie ciekawe, a zarazem może bym powiedział takie troszkę niespotykane na co dzień, przyczepy do transportu. Tutaj mamy na kostki, taka rolka poprowadzona przez całą długość. I tutaj mamy na okrągłe. A co jest najfajniejsze, to przy tej, z tego co pamiętam, przyczepie, przy tej właśnie, przy tym modelu, możemy ładować trzecie piętro. Macie 1, 2 i potem trzecie na środku. Przy tym chyba już takiej możliwości nie ma. Ale przy tym jest taka możliwość, także przetestujemy to za chwilę może. Dobra, czekajcie. Może na początek pojedziemy zebrać, bo i tak potem musimy dać wziąć ładowarkę, aby po prostu troszeczkę załadować na naszą tą platformę do owijania. Także może nawet co tutaj, zaraz przywieziemy do sklepu, żeby nie jeździć dwa razy na łąkę. Dobra, także przełączam tutaj pozycję pracy. Dobra, teraz podjedziemy sobie byle jak i zobaczymy jak to łapie. Okej. W ten sposób. Ale widzę, że jednak ten czas załadunku będzie dosyć długi. I wydaje mi się, że teraz trzecia belka co będzie, to od razu pójdzie na górę. Jak widzicie, tutaj nawet mamy u góry taki no, kawałek metalu, aby ta belka nam nie przeleciała za daleko. No i tak to więcej działa. Jak sami możecie zauważyć, dosyć sporo tych belek wejdzie. Także w końcu coś fajnego będzie. Niestety rozładunek będzie tylko i wyłącznie do tyłu chyba. Wydaje mi się, że to do góry pionowo się nie podnosi. To sobie zaraz sprawdzimy. Jeszcze może teraz sprawdzimy ten przód cały, co mam belkę, jak to działa. Dlaczego tam to tak podnosi? Nie wiem, powiem. Zastanawiamy tylko po co te cztery zęby, powiedzmy, takie wystające. Co to zmienia w tym? Jeśli wiecie, możecie dać mi znać w komentarzach, bo jestem naprawdę ciekaw, do czego to służy. Te zęby, powiedzmy, takie wystające. Dobra, jeszcze weźmiemy kilka. I sprawdzimy, czy możemy załadować również tutaj. Dobra, pojedziemy tam na górę, będzie lepiej podnieść. Też cena to poli jakoś... O, dobra, wziął. Też cena to poli jakoś mega dużo nie jest, także no... Interes bym powiedział czasochłonny, na pewno będzie. Jeśli ktoś by nie chciał pójść w tym kierunku.
Aczkolwiek według mnie powinni pomyśleć nad wprowadzeniem jakichś nowych maszyn właśnie pod sianie czy coś, żeby to jakoś szybciej, sprawniej nam leciało. Dobra, i w tym momencie zrobimy rozładunek. I teraz tam pewnie to do tyłu pójdzie tylko, tak? Czyli tak jak myślałem, niestety nam tego nijak nie podnosi pionowo. Otóż kawałeczek, tutaj widzicie? W tym miejscu na zgięciu. Dobra, rozładowujemy dalej. Dobra, kliknąłem dwa razy, jak więc mi anulowało. No to jeszcze raz, lecimy zaraz. Aha, dobra. Wiem, co się stało, bo mnie tu rozładowało na przyczepy chyba. Niestety, kliknąłem dwa razy Y. A to było być może, żeby puścić w miejscu, a nie uruchomił tych rolek z tyłu, co był. No nic, tam teraz mieli problem. Także może w tym momencie po prostu sprzedamy tą przyczepę. To będzie ta. I zakupimy sobie... No właśnie, spróbuję na razie bez zakupywania. Tylko czekajcie. Te w powietrzu zostały belki. No nic. Spróbujemy sobie zaraz owinąć naszą właśnie tam owijarko taką. Aczkolwiek no profesjonalnie to na pewno tam trzeba ładowareczkę. Dobra. Także do tego może jakoś wsiąść. Okej, okay, jesteśmy. W tym momencie rozkładałem, znika nam tam powiedzmy belka z przodu. A to fajnie widać zrobione w ten sposób. Dobra, teraz pytanie, czy z automatem mi to weźmie, czy jak? Ty, aha, puść. Czemu to nie chce działać, co? Mamy przecież trawę. Tutaj nic więcej się nie rozkłada. Sprawdźmy jeszcze tą drugą. To jest chyba wolniejsze, coś mi się wydaje. 5 na godzinę zaledwie, że? Ja szutknąłem. Dobra, wyskoczyliśmy. Ta niby też się to dobra, może wszystko wydaje. No czemu to nie chcę zbierać? Moi drodzy, aż dziwna sytuacja. Sprawdzimy, o co z tym chodzi. To jest to urządzonko, tak? Okej, okay, ale to czemu to nam nie działa, co? Jakby się można dodać inny kolor. No nic, może podczepimy to i pojedziemy prosto tam na łąkę. Bo coś tutaj jest, jakiś problem. Tylko nie wiem właśnie, o co z tym chodzi. Mamy to powiedzmy z przodu no, całą... jakby taśmę z przodu kawałeczek, więc wydaje mi się, że tur jest zbędny w tym momencie. Bo to jest jakby gdzieś no pojazd, który sam jeździ. Znaczy czemu on jeździ tak pod skosem? Coś się dzieje. No ale go tutaj na boki, to lepiej. Dobra, sprawdzamy. Aha, bo się jeszcze zaklinowaliśmy. No jak widzicie, na górze po lewej żadnych informacji więcej nie ma.
Choćby nawet odpal czy coś w tym stylu. Dobra, a podjedźmy jeszcze pod tą, obok. A dobra, moi drodzy, chyba wiem, co się stało. Bo przecież to się nie opuszcza. Jednak który jest potrzebny? Zaraz będę komentarz, ej, bo ty się nie znasz, co ty wyczyniasz. Także możecie teraz pisać w opisie tam, znaczy w komentarzach. Bo to się wkłada tutaj od góry, w tym miejscu pewnie. To ją to jakoś owija i zapewne tędy wylatuje na dół dalej. W ten sposób pewnie to działa. No to w takim razie potrzebujemy jakąś ładowarkę. Nie wiem, co weźmiemy. A weźmiemy money tu jakieś. Może być nawet taka. Żeby nam było po prostu łatwiej, to sobie jeszcze weźmiemy tutaj szczypce. Dobra, teraz gdzie jest tutaj nasza końcóweczka? Generalnie tutaj wam tych innych przyczep nie będę pokazywał. Wydaje mi się, że to jest troszkę zbędne, bo generalnie to się tylko delikatnie między sobą różnią, jeśli chodzi o wygląd. No oprócz tam, że jedna ma na górze trzecie piętro ładowane. Dobra, idziemy, przetestujemy. Swoją drogą, bardzo fajna ładowareczka. Lusterko z tyłu. Dobra, oby trzymało. I w tym momencie nawracamy. Oj, teraz działa z automatu, jak widzicie. Troszkę ta animacja, no... Wygląda jak wygląda. Nie... Co się stało? Ja tu mogę coś zmienić? Aha, dobra, bo w tym momencie możemy albo wyładować, pewnie zacznie do końca obijać, albo dodać kolejną belkę. Także dodamy kolejną belkę, niech będzie. Jak wiecie, w tym momencie dalej nam to owija. No także fajnie to wygląda. A w tym momencie jeszcze spróbuję to wyładować. I tutaj mam taki placun popycha. Nie wiem, jak to można nazwać. Po prostu wypycha to do końca. I teraz tak, pytanie. One będą jakoś złączone, tylko ciekawe, jak je potem przetransportować. Zapewne to się będzie robiło wszystko w jednym miejscu, na gospodarstwie. Jak je potem rozłączyć? Da się jakoś rozciąć? O jest, rozetnij bele. Oj, widzicie, teraz może... Uuu, jak to ładnie wygląda. No. Powiem, fajnie. Aczkolwiek, no to chyba kieszonko jeszcze do końca nie jest. A może? Może i tak być. No nic. Moi drodzy, ja wam dziękuję. Troszeczkę był tu mini fail z tym, ale mam nadzieję, że mi wybaczycie, bo jednak ja, no, nie jestem rolnikiem, mieszkam w mieście. Więc pierwszy raz taką oto maszynę właśnie widziałem. No nic. Jak wam się podoba, chcecie jeszcze w ogóle jakieś odcinki z tego DLC lub coś innego, macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach śmiało. Link do właśnie do na Steamie, żeby kupić to, lub do oficjalnej strony Farminga znajdziecie tam, jakby ktoś chciał właśnie kupić te DLC. Ja tymczasem wam dziękuję i trzymajcie się do kolejnego. Cześć!